my tutaj o bankach, my tu nadajemy, my tu opowiadamy różne rzeczy, a tu do mnie dzwoni, no, Zbyszek do mnie dzwoni. Zbyszka to ja miałam też, proszę Państwa, jesteśmy na Świętojarskiej, Zbyszka to ja miałam jako syna cioci Weroniki, no. Jakiś duży facet się gapi, że ja tu kamień fotografuję. Przecież ten kamień to na nim mogła siadać nasza prababcia. Tu jest Telakowska. Kto by to pomyślał, że tu jest Telakowska. Świętojerska Telakowska. Proszę Państwa. A tu wszędzie samochody, Państwo zobaczą swego czasu, żeśmy szły. To straszny korek, że nic nie mogło jechać tu na święto. Też nie powiem, że Wojska Polskiego, ale no naprawdę, to było jakieś święto. I pamiętam, że był korek, bo my tu mówimy o zamkniętych supermarketach w niedzielę. Teraz będziemy mówić o zamkniętych bankach, proszę Państwa, i tych instytucjach finansowych wszelkich. Państwo zobaczą, to może pozostać, bo co to jest właściwie, bo co to jest pod tą dziewiątką na Świętojerskiej 9. Mazowieckie Samocentrum Nauczycieli Doskonalenia. A, już tam dalej nie będę czytać. Wiadomo, przecież ja, jak tylko kątem oka spojrzę, to ja wiem, o czym mowa, prawda? Że to powinno być, ale mogą to skasować, bo to nie jest aż tak bardzo najpotrzebniejsze. A czegoś ty się dur nauczyła na studiach? No, chcieli być mądrymi, a stali się głupi, powiedział apostoł Paweł. Także proszę Państwa, chcieli być mądrymi, a stali się głupimi. No. Czyli, że te studia jakby nic nie dają, dlatego muszą doskonalić nauczycieli. A doskonalenie, proszę Państwa, to jest depresja, to jest poziom mniej niż zero. Tak.